Komu z nas nie marzy się wygrana w lotto i nie przejmowanie się już niczym? No, być może temu, kto oglądał Losów i wie, że wygrana może być przeklęta i że prawdziwa wolność jest wtedy, gdy nie ma się niczego. W dzisiejszym zestawieniu przygotowałem dla Was listę 10 zwycięzców lotto, którym wygrana szczęścia wcale nie dała i którym zdecydowanie lepiej byłoby bez wygranej. Numer 10. Denis Rossi z Kalifornii to idealny przykład na to, że zachłanność i chytrość nie popłaca. Tuż po wygranej prawie 1,5 miliona dolarów, Amerykanka najwyraźniej poczuła, że nie chce dzielić się wygraną z mężem i nic mu nie mówiąc o swoim szczęściu, złożyła pozew rozwodowy. Zdziwiony nagłą decyzją o rozwodzie mąż zaczął węszyć i tak odkrył prawdę o wygranej. Za zatajenie majątku wynikającego z loterii w sprawie rozwodowej, sędzia zdecydował, że cała jego wysokość trafi za karę do mężczyzny, którego próbowała oszukać. W efekcie kobieta została i bez męża, i bez pieniędzy. Numer 9. To się nazywa mieć los po swojej stronie. Niejaka Evelyn Adams z New Jersey w latach 80. dwa razy z rzędu wygrała tamtejszego lotka, zgarniając jakieś 5,5 miliona dolarów. Okazało się jednak, że dla Amerykanki były to tylko kolejne środki, które mogła roztrwonić w grach hazardowych. I tak w krótkim czasie spłukała się do zera i do dziś mieszka w przyczepie kempingowej na parkingu. Numer 8. Kelly Rogers miała 16 lat, gdy wygrała prawie 2 miliony funtów. Jednak pieniądze te przyniosły jej same nieszczęścia. Dziewczyna na początku chciała uszczęśliwiać wszystkich wokół i kupowała im drogie prezenty w postaci samochodów, domów czy luksusowych wakacji. Ostatecznie zdała sobie jednak sprawę, że większość ludzi przyjaźni się z nią wyłącznie dla pieniędzy. Kiedy postanowiła zmienić swój sposób postępowania, było już za późno. Okazało się, że tonie w długach, mając na dodatek dwójkę dzieci na wychowaniu. Dzisiaj, jak na ironię, cieszy się, że nie ma pieniędzy. Numer 7. Jack Whittaker Jr. w poranek Bożego Narodzenia w 2002 roku zgarnął największą wygraną w historii Stanów Zjednoczonych w loterii Powerball w wysokości 315 milionów dolarów. Część tych pieniędzy przeznaczył na cele charytatywne, jednak nie uchroniło go to od zupełnego nieszczęścia. Dwa lata po wygranej jego córka stała się narkomanką i pewnego dnia została odnaleziona martwa w plastikowym worku. Co więcej, jego firmy zostały pozwane ponad 400 razy, a w 2016 roku jego dom doszczętnie spłonął. Nie muszę chyba mówić, że ostatecznie stracił cały majątek. Numer 6. Amerykański sen ziścił się Jeffreyowi Dampierowi, który wiódł ubogie życie i szczęśliwym trafem wygrał 20 milionów. Postanowił pójść o krok dalej i otworzył wraz z żoną firmę produkującą popcorn, która także odniosła sukces. Jeff był bardzo hojny. Pamiętając, że sam był niegdyś biedny, obdarowywał swoich bliskich prezentami, w tym siostrę swojej żony, która wraz ze swoim chłopakiem postanowiła pozbawić go życia. Zrobili to z czystej chciwości i zazdrości, bez żadnego planu przejęcia majątku. Zresztą i tak go już nie potrzebują, bo razem odsiadują dożywocie. Numer 5. Skoro był amerykański sen, to teraz pora na brytyjski, czyli od śmieciarza do milionera i z powrotem. Michael Carroll wygrał prawie 10 milionów funtów w loterii i postanowił iść na całego. W kilka lat roztrwonił swoją fortunę głównie na imprezy, narkotyki i prostytutki. W międzyczasie zostawiła go żona, ale on ani myślał się opamiętać. Po kilku latach szaleństwa i bankructwie, Carroll jednak przyznaje, że lubi ten powrót do szarej rzeczywistości i woli ledwo wiązać koniec z końcem, niż mieć te miliony. Poza tym ogarnianie śmietników z kumplami to też niezła zabawa. Numer 4. Janet Leigh po wygraniu 18 milionów dolarów kupiła sobie dom za 1 000 000 dolarów. Jednak to jej nie uszczęśliwiło i postanowiła rozdać swoje pieniądze tym, którzy bardziej ich potrzebują. Majątek zainwestowała m.in. w kampanie prezydenckie, dzięki czemu jadała obiady z amerykańskim prezydentem, a także w edukację i uniwersytet w Waszyngtonie, gdzie jej hojność została upamiętniona specjalną tablicą w czytelni. Gdy jednak pieniądze się skończyły, zaproszenia na wspólne obiady również przestały przychodzić, a tablica wylądowała w koszu. Po Janet nie zostało jak widać nic. No może poza milionowymi długami i krótką wzmianką na planecie faktów. Zawsze coś. Numer 3. Pewien Gwatemalczyk wygrał loterię w Georgii. Nie mógł jednak odebrać nagrody, gdyż w Stanach Zjednoczonych przebywał nielegalnie. Poprosił więc swojego szefa, żeby ten odebrał ją w jego imieniu.
Przebiegły pracodawca postanowił jednak zatrzymać wszystkie pieniądze dla siebie, co skończyło się długim i przewlekłym procesem sądowym między nimi, który ostatecznie przetrawił całą wygraną w loterii. Numer 2. William Post wygrał w loterii 16 milionów dolarów. Jednak już po 3 miesiącach od otrzymania swojej pierwszej corocznej wypłaty nabawił się długu w wysokości 500 000 dolarów, gdyż od tak kupił sobie restaurację i prywatny samolot. W kolejce za jego pieniędzmi ustawiali się też jego dawni znajomi, wliczając jego ex, która pozwała go o część pieniędzy i o dziwo wygrała. Z kolei jego brat rodzony, aby dostać spadek po jego wygranej, wynajął płatnego zabójcę. Numer 1. Vivian Nicholson jest przykładem na to, że lansowanie się pieniędzmi było modne już w latach 60. ubiegłego wieku. Po wygranej jej męża w loterii w przeliczeniu na dzisiejsze ponad 3 milionów funtów, dumna ogłosiła mediom, że będzie wydawać, wydawać i wydawać. Tak też zrobiła i zatroszczyła się o pieniądze męża, kupując sportowe auta, futra, biżuterię i inne pierdoły, co doprowadziło ją do poważnego uzależnienia się od zakupów i problemów psychicznych. Po śmierci jej męża w wypadku samochodowym musiała ogłosić bankructwo i zapisała się na odwyk. Okej, tym wydawanym, jak indyjskie dziewczyny za mąż za nieznajomych fagasów, hurtowo przez swoich rodziców akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich w podobnej tematyce, między innymi 10 zaskakujących historii osób, które wygrały w lotto. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał, który prowadzę na YouTube, Polish Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!